Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki. Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 239. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Już niedługo będziemy spotykać się przy świątecznych stołach i dla wielu z nas jest to perspektywa celebracji i kulinarnego raju. Są jednak osoby, dla których relacja z jedzeniem jest bardzo trudna. Zaburzenia odżywiania to całe spektrum jednostek chorobowych o podłożu psychicznym. To zjawiska o wiele bardziej powszechne, niż zdajemy sobie z tego sprawę jako społeczeństwo. Zaprosiłam do siebie psycholożkę Paulinę Filipowicz, współtwórczynię platformy Szczera Sfera, aby lepiej zrozumieć przyczyny i złożoność zaburzeń odżywiania we współczesnym świecie. Dlaczego właśnie jedzenie? Czy chodzi tylko o szczupłą sylwetkę? I dlaczego nadal mówi się o tym tak mało? Oprócz odpowiedzi na powyższe pytania, dowiemy się również, jak wspierać osobę chorą. Czy zaburzenia odżywiania można na zawsze wyleczyć? Oraz w jaki sposób media przyczyniają się do normalizowania zaburzonej relacji z jedzeniem? Zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, dodam jeszcze, że partnerem rozmowy jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Zapraszamy. Cześć Paulina. Cześć Karolina. Bardzo jest mi miło gościć Cię w ten piękny, słoneczny, listopadowy dzień. Oczywiście chciałobyśmy, żeby tak było. Pomyślałam sobie, jak mogłabym rozpocząć naszą dzisiejszą rozmowę i wpadła mi na myśl taka wizja, która może wcale nie będzie taka radosna, bo teraz się uśmiecham, ale wyobraziłam sobie taką ankietę uliczną, czy próbę przepytania przypadkowych osób na ulicy o różne tematy związane z zaburzeniami odżywiania i zastanawiam się, jak myślisz, jak byśmy wypadli w takiej przepytywance? A i myślę, że to by był ciekawy eksperyment społeczny. Myślę, że możemy spróbować to zrobić, bo jakby uważam, że w ogóle rzadko rozmawiamy na temat chorób psychicznych. Może chorób psychicznych już trochę częściej, ale wciąż rzadko rozmawiamy o zaburzeniach odżywiania konkretnie. Mam wrażenie, że to pozostaje takim tematem tabu gdzieś, że to są niebezpieczne tematy, wrażliwe tematy, lepiej nie pytać. A z drugiej strony ciekawe jest to, że ciągle gdzieś w przestrzeni publicznej rozmawiamy o wyglądzie, o dietach, o tym, czy ktoś schudł, czy przytył, ale jakoś niespecjalnie zahaczamy o te tematy zaburzeń odżywiania. Myślę, że to byłby bardzo ciekawy eksperyment. No i ja bym sama była ciekawa tych odpowiedzi. Ale myślisz, że to, że o tym nie rozmawiamy, właśnie wynika z tego tabu i z takiego poczucia, że to jest temat niebezpieczny, zakazany, trudny? Czy może my po prostu prawie nic o nim nie wiemy i to jest trochę taka nasza wręcz ignorancja? Tak, rzeczywiście wydaje mi się, że mało wiemy na ten temat, że edukacja, taka wręcz psychoedukacja na temat zaburzeń odżywiania jest naprawdę znikoma. No bo nawet zastanówmy się, kto z nas chociażby w szkole na jakimkolwiek etapie edukacji uczył się o zaburzeniach odżywiania. Ja sama muszę przyznać, że choć skończyłam 5 lat psychologii, to podczas tych 5 lat my też na studiach bardzo niewiele rozmawialiśmy o zaburzeniach odżywiania. Ja gdzieś sama edukowałam się w tej kwestii, czy właśnie na stażu, czy po prostu z książek specjalistycznych. Ale na studiach psychologicznych nawet ta wiedza na temat zaburzeń odżywiania nie jest specjalnie rozwijana. To jest też ciekawe.
no bo oczekujemy, że będą specjaliści w tej dziedzinie, no a gdzie jest ta wiedza, prawda, przekazywana dalej, żeby ci specjaliści rzeczywiście mogli się rozwijać. Pytanie brzmi po raz kolejny, dlaczego? Czy to oznacza, że nie ma jeszcze badań, które mogłyby nam pomóc, które mogłyby pomagać nam też budować jakiś program edukacyjny dla społeczeństwa? Czy może jest to na tyle młode zjawisko, tutaj nie ukrywam swojego zwątpienia, że my dopiero się o nim uczymy? No właśnie, czy można powiedzieć, że zaburzenia odżywiania są z nami od niedawna, czy to jest zjawisko, które możemy obserwować, dajmy na to, od pokoleń, tylko było gdzieś bagatelizowane, czy właśnie unikane? Mhm. No myślę, że tak jak wiele chorób psychicznych, możemy uznać, że choroby psychiczne istniały od dawna, ale tak naprawdę od niedawna o nich się mówi wprost, otwarcie. Też pamiętajmy o tym, że psychologia jest bardzo młodą dziedziną, ma zaledwie ponad 100 lat. I tak naprawdę większość badań powstała w przeciągu ostatnich 20-30 lat. Takich badań, które są rzetelne, które teraz uznajemy za aktualne, a tak naprawdę one ciągle powstają i szukając takiej najnowszej wiedzy, powinniśmy szukać wśród badań, które powstały w przeciągu ostatnich, nie wiem, 3 lat, 4 lat. Więc ta wiedza jest ciągle jakby aktualizowana. No i jeśli chodzi o zaburzenia odżywiania, to rzeczywiście, tutaj nawet wspominam słowa jednego z profesorów na studiach, który mówił o tym, że jeśli chcemy w psychologii tworzyć jakieś nowe odkrycia, to zajmijmy się zaburzeniami odżywiania, bo to jest obszar, o którym wciąż psycholodzy wiedzą niewiele. Tak jak już mamy opracowane metody leczenia na przykład depresji czy zaburzeń lękowych, to wciąż nie mamy opracowanych konkretnych zaleceń, jak leczyć zaburzenia odżywiania. Oczywiście nie znaczy to, że w ogóle nie mamy pojęcia, jak to robić, bo są konkretne metody pracy, ale po prostu chodzi o to, że one nie zostały, żadna z nich nie została uznana za bardzo skuteczną. Że w każdej tej metodzie, czy jest to na przykład metody terapii psychodynamicznej, która często jest stosowana w zaburzeniach odżywiania, czy bardziej terapia poznawczo-behawioralna, to jakby one działają, ale nie mamy takiej stuprocentowej pewności, że to są te metody najlepiej opracowane i wciąż w świecie nauki trwają takie poszukiwania takiej metody, która byłaby bardziej skuteczna, lepiej by leczyła, nie byłoby tych nawrotów, które no niestety w zaburzeniach odżywiania są częste, że pacjent teoretycznie został uleczony, objawy zostały przygaszone, ale na przykład po paru latach to wraca. To może zatrzymajmy się na sekundę i powiedz mi, czy istnieje oficjalna definicja zaburzeń odżywiania? Czy można to jakoś zakwalifikować? Powiedziałaś, że jest to choroba psychiczna, ale co jeszcze możemy powiedzieć, żeby sobie dać taki konkretny tutaj kontekst? Mm-hmm. No na pewno musimy pamiętać, że zaburzenia odżywiania to jest cała grupa różnych chorób i każde z nich mają gdzieś tam podobny taki korzeń, bo w każdym tym zaburzeniu rzeczywiście jest zaburzone jedzenie, obraz ciała, no i do tego występują różne objawy w psychice. Ale każda z tych chorób konkretnych różni się od siebie. Ta lista jest naprawdę długa i tak naprawdę nowe choroby co chwilę są dopisywane do tej listy, nawet jeśli nie ma ich w oficjalnych kryteriach w DSM-5 czy w ICD-11, które są takimi oficjalnymi kryteriami diagnostycznymi, którymi się posługują i psychologowie, i psychiatrzy, no to gdzieś tam mówi się o nich coraz więcej i coraz częściej, że są takie zaburzenia odżywiania, które chociażby takie zaburzenia jak, nie wiem, zespół PIKA, który charakteryzuje się tym, że dana osoba, która cierpi na ten zespół, no, odżywia się różnymi rzeczami, które nie nadają się do spożywania. Nie są to jakieś bardzo częste przypadki, ale jakby, no właśnie ciekawe jest to, że ten obszar zaburzeń odżywiania jest naprawdę, naprawdę szeroki.
I dlatego też tak ważne jest, żeby właśnie udawać się do specjalistów, nie diagnozować się samemu, nie zakładać od razu, że okej, mam zaburzenia odżywiania, bo też często no po prostu potrzebujemy takiej specjalistycznej diagnozy, takiej złożonej diagnozy. A czy można powiedzieć w takim razie, że zaburzenia odżywiania, tak jak powiedziałaś, to jest całe spektrum zaburzeń psychicznych, które w jakimś stopniu są związane z tym, co jemy? To wydaje się być bardzo ogólne. Ale czy to jest właśnie ta definicja, o której tutaj mówimy? Tak, myślę, że możemy tak powiedzieć. No też musimy pamiętać, że ten element jedzenia jest takim jakby skutkiem ubocznym, możemy tak powiedzieć, bo właściwie te objawy w chorobach psychicznych są takim skutkiem ubocznym tego, co się dzieje w naszej głowie, w naszym umyśle. I tutaj możemy na przykład przy zaburzeniach odżywiania znaleźć takie cechy wspólne tych wszystkich innych zaburzeń odżywiania, jak anoreksja, czy bulimia, czy ortoreksja, gdzie jakby tych czynników jest naprawdę dużo, ale w każdym właściwie, w każdej tej chorobie możemy mówić o takiej no, nieadekwatnej regulacji emocji chociażby, czy o potrzebie kontroli siebie lub otoczenia, której nie dostaliśmy, jakby na przykład nie mieliśmy takiej możliwości, żeby na przykład jako dzieci, jako osoby, jako członkowie rodziny gdzieś kontrolować siebie, mieć wpływ na siebie czy na swoje otoczenie. I tutaj właśnie ta potrzeba kontroli może się objawiać właśnie w tych symptomach choroby. No, tych czynników jest naprawdę cała duża lista, bo to są i takie czynniki rodzinne, czyli to, co się dzieje w naszej rodzinie, i takie też cechy indywidualne, z którymi w sumie się rodzimy, gdzieś nasz temperament. Oczywiście też nie możemy zapomnieć o takich czynnikach społecznych, czyli to wszystko, co się dzieje wokół nas, w naszym środowisku, w mediach. No i są też czynniki genetyczne, które po prostu sprawiają, że mamy predyspozycję do tego, żeby chorować na zaburzenia odżywiania. A zastanawiam się, z czego to wynika, że finalnie tym skutkiem ubocznym, o którym powiedziałaś, właśnie jest to nasze podejście do jedzenia. Czemu akurat jedzenie? Czemu to jest ta sfera w życiu, wokół której my jesteśmy w stanie stworzyć sobie tyle, może nie chcę powiedzieć, że nienormalnych zachowań, co takich niefizjologicznych zachowań, że coś, co powinno być spełnianiem potrzeb fizjologicznych, staje się nagle obszarem przerzucania emocji czy różnych swoich problemów psychicznych, tak jak powiedziałaś. Dlaczego jedzenie? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Z jednej strony jedzenie, a z drugiej strony można powiedzieć, że ciało, no bo tak naprawdę to jedzenie ma wpływ na nasze ciało, na to, jak się czujemy w tym ciele, na to, jak wyglądamy. Chociaż właśnie no tutaj nie do końca wygląd ma nawet znaczenie, bo osoby, które chorują na zaburzenia odżywiania, mają zwykle bardzo zaburzoną taką percepcję siebie i właściwie niezależnie, jak to ciało wygląda, one zazwyczaj widzą to ciało zniekształcone, zwykle po prostu dużo większe niż jest w rzeczywistości. Gdzieś widzą dużo takich wad tego ciała, mimo że ich może w rzeczywistości nawet nie być. No a to jedzenie jest taką formą właśnie jakby utrzymywania kontroli nad swoim życiem, nad swoim ciałem, nad swoim samopoczuciem. No i to jest też taki dosyć jednak, bym powiedziała, łatwy i dostępny sposób, w jaki sposób właśnie możemy kontrolować siebie i swoje życie. No bo każdy z nas je, właściwie każdego dnia jemy przynajmniej parę posiłków. To jedzenie też nas otacza z każdej strony. I no też trzeba przyznać, że ono ma takie duże powiązania emocjonalne. Wychodzimy z domu, w którym byliśmy w jakiś sposób karmieni. Nasze relacje często, czy z rodzicami, czy z babcią, z dziadkiem, opierają się na tym, że właśnie byliśmy w jakiś sposób karmieni, jakoś te posiłki były przygotowywane. Przy stole panowała jakaś atmosfera zła lub dobra, było napięcie w rodzinie, więc naprawdę wokół tego jedzenia kręci się duża część naszego życia, kręci się wokół stołu, wokół jedzenia, czy jakieś spotkania towarzyskie z przyjaciółmi, ze znajomymi. Tam wszędzie, jak zauważymy, jest właśnie jedzenie. Więc osoba, która gdzieś na przykład nie radzi sobie z otaczającą rzeczywistością, nie radzi sobie ze swoimi emocjami, jest jej po prostu trudno, czuje się na przykład nieakceptowana,
może właśnie poprzez kontrolę tego jedzenia w dosyć łatwy sposób jakby regulować sobie swoje samopoczucie, gdzieś czuć takie no właśnie takie panowanie nad sytuacją. To jest, myślę, fascynujące. To jest fascynujące, tak. Też, nie wiem na ile jest to przykład światowy, a na ile jest to trochę taki case polski, ale mam wrażenie, że w wielu polskich domach, niezależnie od tego, co tam się działo, jeżeli spojrzymy na przeróżne niuanse, to jedzenie było taką formą, jest taką formą okazywania uczuć, i nawet jeżeli mamy pewne deficyty w innych płaszczyznach, to jeżeli nasi na przykład rodzice nie byli w stanie rozmawiać z nami o emocjach, czy nie byli w stanie zbliżyć się do nas w inny sposób, no to to jedzenie było tym punktem wspólnym i to był ten sposób okazywania miłości i to jest też coś pięknego, ale jednocześnie to chyba daje temu jedzeniu ogromną wartość, taką ponad normą, gdzie to jedzenie urasta nam właśnie do znaku komfortu, do znaku uczuć i potem w dorosłym życiu, tak jak powiedziałaś, to jest jakby i fascynujące i trochę przerażające, że my możemy sami sobie to dawkować, tą miłość poprzez jedzenie, czyli raz możemy ucztować i sobie dogadzać i wtedy czujemy, że ta miłość jest nam dana, a innym razem sobie to możemy odbierać i wtedy w jakiś sposób się karać. Czyli nagle to jedzenie stwarza nam taką przestrzeń do nie wiem, odzwierciedlenia naszego takiego systemu kary i nagrody. Mhm. Czyli właśnie dostaje taką ogromną moc, której nie powinno mieć, bo jest tylko jedzeniem. Tak, tutaj właśnie często taka praca z osobami z zaburzeniami odżywiania polega na tym, żeby właśnie pokazać takiej osobie, że jedzenie to tylko paliwo i aż paliwo, czyli że potrzebujemy tego jedzenia, ale ono nie musi stanowić takiego centrum naszego wszechświata, bo nie gra aż takiej ważnej roli wcale. Też warto tutaj wspomnieć, że jakby osoby, które chorują na zaburzenia odżywiania, mają takie tendencje często właśnie autodestrukcyjne, bo w tych chorobach jest bardzo dużo takiego smutku, często bardzo dużo tłumionej złości i no te emocje właśnie mogą być wyrażane poprzez właśnie odbieranie sobie tego pokarmu, tak jak powiedziałaś, odbieranie sobie tej miłości, tego ciepła i tak, więc ta praca nad trudnymi emocjami to jest też taki główny element właśnie terapii zaburzeń odżywiania, bo też warto wspomnieć o tym, że emocje w zaburzeniach odżywiania są często po prostu tłumione i nie są wprost wyrażane, a właśnie mogą być wyrażane poprzez tą taką nienawiść do swojego ciała, wstręt do jedzenia. A gdy gdzieś tam dotrzemy głębiej właśnie w takiej pracy terapeutycznej do tych emocji, które są tam ukryte, które są gdzieś pod spodem, które nie miały jakby przestrzeni na to, żeby po prostu je wyrazić w sposób bezpieczny, no to wtedy te objawy też mają szansę po prostu przygasać. Powiedziałaś, że warto iść do specjalisty, który nas zdiagnozuje, mhm. Ale zastanawiam się, czy istnieje taki moment, w którym możemy mówić, że jesteśmy chorzy. Bo skoro jest to całe spektrum, wydaje mi się, że możemy mieć nieco lżejsze objawy i lżejsze, powiedzmy, natężenie danego zaburzenia. Możemy też być przypadkiem, który jest bardzo, ale to bardzo ciężki. Więc zastanawiam się, czy to w ogóle ma sens, żeby sobie rozdzielać, tutaj jest osoba chora, to jest osoba zdrowa, kiedy to jest nadal tak płynny temat. I tak samo jak powiedziałaś o tym, że nie wiemy jeszcze do końca, kiedy jesteśmy wyleczeni, więc to może mieć też przełożenie na to, że nie wiemy, kiedy już jesteśmy chorzy, a kiedy jest wszystko z nami okej. Czy to nie jest trochę tak, że zaburzenia odżywiania są na tyle powszechnym zjawiskiem, że ono może dotyczyć znacznie większej ilości osób, niż nam się wydaje, a niekoniecznie musimy mieć przypisaną do tego etykietę jakiejś konkretnej jednostki chorobowej. Jak to wygląda właśnie z tą diagnozą? Tak, to prawda, że to może być bardzo płynne i myślę, że spora część osób właśnie obserwując swoje jakieś nawyki żywieniowe czy obserwując to, jak postrzegamy swoje ciało, może zastanawiać się, okej, ale czy to są już zaburzenia odżywiania, czy jeszcze nie, czy mam może jakieś predyspozycje,
czy powinienem zacząć się martwić. No i właśnie, to jest taki dosyć płynny temat i no tak, gdy udajemy się do specjalisty, to szczególnie psychiatra zazwyczaj szuka diagnozy po prostu, czy według kryteriów diagnostycznych, czy kryteria się zgadzają, czy nie. No ale właśnie, to jest kolejny ten taki wątek, że w psychologii trwa ciągła dyskusja w tym świecie nauki. Czy właśnie warto tak diagnozować? Bo na przykład anoreksja wciąż w kryteriach diagnostycznych jest chorobą, która powinna być diagnozowana od jakiegoś tam BMI po prostu. A dobrze też wiemy, że istnieje coś takiego jak atypowa anoreksja, w której po prostu nie wszystkie objawy się zgadzają i na przykład ten objaw zaniżonej wagi może po prostu nie występować, że osoba, bo tutaj też warto pamiętać o takich indywidualnych predyspozycjach fizjologicznych. No nie każdy z nas, ograniczając mocno pokarmy, od razu schudnie do bardzo niskiej wagi. A taka osoba może już mieć anoreksję, bo może się głodzić, może nienawidzić swojego ciała, może doświadczać bardzo trudnych emocji, a waga tej osoby może być ciągle w normie. No i tutaj pojawi się specjalista, który powie, no nie, to nie jest anoreksja, wszystko jest z panią, okej. A taki pacjent, pacjentka może wewnątrz bardzo, bardzo cierpieć. Do tego czasami warto udać się nawet może do kilku specjalistów. Też inaczej postrzegają zaburzenia odżywiania terapeuci różnych nurtów. Jedni są bardziej skłonni, by diagnozować, inni mniej. Dlatego każdy przypadek jest mocno indywidualny i ważne jest, żeby właśnie znaleźć sobie tego specjalistę, który poczujemy tak, to często też się czuje tak gdzieś wewnątrz siebie, że okej, to jest osoba, która gdzieś o mnie zadba i która mnie rozumie. To jest też bardzo niepokojące, co powiedziałaś właśnie w kontekście tego, że my lubimy sobie stygmatyzować wiele tematów, ale na pewno w kontekście zaburzeń odżywiania. Chudość jest utożsamiana z czymś, co może prowadzić do jakiejś jednostki chorobowej, najczęściej właśnie do anoreksji. W momencie, kiedy ktoś zaczyna wyglądać na bardzo szczupłą osobę, wtedy zapala nam się lampka ostrzegawcza, natomiast zupełnie nie podchodzimy do tego w sytuacji, gdy ktoś wygląda, w cudzysłowie, normalnie. Wręcz tutaj dochodzi ten wątek, o którym powiedziałaś w kontekście wychowania i kultury diet, gdzie niejednokrotnie osoby, które zrzucają kilogramy, dostają jeszcze większą właśnie gratyfikacje od otoczenia, czują, że robią coś dobrze, bo teraz są dostrzegane i teraz są chwalone i w tym momencie większości osób nie przyjdzie do głowy, aby połączyć tę utratę wagi z jakimkolwiek problemem, tylko wręcz ta osoba w końcu o siebie zadbała, w końcu wygląda tak, jak powinna. Zapominamy, że ten punkt wyjścia, tak jak powiedziałaś, te predyspozycje i to, jak wygląda nasze ciało w swojej normalnej wersji, jest zupełnie inne dla każdego człowieka. I to jest moim zdaniem trochę przerażające, bo to trochę pokazuje, że po pierwsze zaburzenia odżywiania są w ogóle problemem społecznym i zjawiskiem na maksa powszechnym i że ta narracja w mediach, która miejmy nadzieję trochę się zmienia, choć nadal sądzę, że jest to bańka, ta narracja wręcz te zaburzenia promuje. Więc jestem ciekawa, jak ty jako osoba, która zajmuje się na co dzień tym tematem, jak ty oceniasz to, co dzieje się w mediach i to, jak media wpływają na to, czy te zaburzenia stają się coraz powszechne, czy może obserwujemy trochę taki zwrot akcji i nieco inne podejście do ciała i do tej wspomnianej wcześniej narracji i kultu szczupłej sylwetki, no i w ogóle kultu ciała. Ja myślę, że każdy z nas gdzieś tam w przestrzeni chociażby mediów społecznościowych mógł zauważyć, że na przykład jest taki trend na ciało pozytywność, że powstaje coraz więcej profili, kont, jakichś kampanii, które starają się promować ciało pozytywność. No ale skoro to zjawisko staje się coraz bardziej popularne, no to pojawili się naukowcy, którzy stwierdzili, że chcą się przyjrzeć temu zjawisku i ocenić, czy to rzeczywiście tak dobrze, że jest rzeczywiście jest pozytywne. Tak, czy ciało pozytywność jest pozytywna.
I są takie badania, które pokazują, że nie do końca. Bo no właśnie, dlaczego? Dlatego, że ciało pozytywność to jest ciągle takie zjawisko, które promuje kult ciała. Czyli ciągle skupiamy się na cielesności, na tym, jak to ciało wygląda. Ciągle krążymy wokół tego ciała. No właśnie. I te badania też pokazały, że osoby, które właśnie chorowały na zaburzenia odżywiania i oglądały takie treści ciało pozytywne, no to wcale im to dobrze nie zrobiło. Wcale te objawy jakoś nie zniknęły. Wręcz myśli na temat ciała się nasiliły. No i właściwie jak się nad tym zastanowimy, no to wydaje się to całkiem logiczne, no bo niezależnie jak to ciało jest przedstawiane, no to osoba, która ma objawy zaburzeń odżywiania, no raczej nie zmieni swojego postrzegania swojej cielesności, czy tego, jak się odżywia, czy jej poczucie wartości nagle nie wzrośnie, gdy zobaczy osobę w innym rozmiarze, bo wciąż koncentruje się na tym, jak ona wygląda. Dlatego też coraz częściej mówi się o takiej ciało-neutralności, czyli o tym, żeby nie skupiać się tak bardzo na tym, no w ogóle na wyglądzie, żeby gdzieś ta akceptacja nas samych wypływała w ogóle z czegoś innego niż to, jak wyglądamy, żeby może mniej mówić po prostu o ciele, a bardziej skupić się na innych przestrzeniach nas jako ludzi. I mi osobiście bardzo podoba się takie mówienie właśnie o ciało neutralności, gdzie to ciało po prostu odchodzi gdzieś na dalszy plan. Mówienie o ciało neutralności albo wręcz niemówienie. Albo wręcz niemówienie. Czy to jest jedna z technik wychodzenia z zaburzeń odżywiania? Właśnie nauka o tym, że to ciało nie jest tak istotne? Tak, z pewnością. To jest też właśnie takie docieranie do tego, co jest pod tym wszystkim. Co jest pod tymi objawami. Jakie gdzieś schematy, które nabyliśmy w trakcie życia, doprowadziły do tego, że nie akceptujemy siebie, że nie potrafimy siebie kochać, szanować, bo tak jak już wspominałam, to są czy jedzenie, czy to jak postrzegamy swoje ciało, to są tylko objawy, które oczywiście mogą być bardzo groźne dla naszego życia i zdrowia, ale pod tym wszystkim jest dużo więcej i więc właśnie taka praca terapeutyczna, praca z psychologiem przede wszystkim opiera się właśnie na dojściu do tego, co jest tam głębiej, bo tam mogą być schowane i jakieś traumy z dzieciństwa czy z późniejszych lat i jakieś właśnie tłumione emocje, trudne wspomnienia, brak akceptacji ze strony innych, więc tam naprawdę może się ukrywać cała masa takich incydentów, o których często nawet w takiej codzienności zapominamy i nie zastanawiamy się nad tym, okej, dlaczego jest mi tak smutno, dlaczego jest mi tak źle, dlaczego nie potrafię siebie kochać. I właśnie w takiej pracy terapeutycznej możemy do tego wszystkiego dochodzić, zrozumieć to, przyjąć to, zaakceptować i spróbować z tym całym bagażem doświadczeń iść dalej w taki właśnie zdrowy i bezpieczny sposób, szanując siebie i swoje ciało. To jest też taki kolejny mit, o którym powiedziałaś, że my często nieświadomi tego, czym są zaburzenia odżywiania, utożsamiamy to, że ktoś w cudzysłowie odchudza się lub popadł w zaburzone jakieś zachowanie i relacje z jedzeniem, dlatego że dąży do idealnej sylwetki. I też to normalizujemy, myśląc, że to jest na przykład no, typowe dla kobiet, bo chcemy wyglądać tak czy tak. I ja mogę powiedzieć, że miałam taki epizod w swoim życiu, kiedy miałam bardzo zaburzoną relację z jedzeniem i absolutnie nie było to związane z próbą wyglądania w żaden sposób. I pamiętam, że później długo się nad tym zastanawiam, do tej pory się nad tym zastanawiam, dlaczego my próbujemy to w ten sposób szufladkować, gdzie ja mogę powiedzieć, że ja nie byłam zadowolona ze swojego ciała, wiedziałam, że ono jest zbyt szczupłe, chciałam to zmienić, nie dążyłam do żadnych sylwetkowych celów i nie było to dla mnie istotne, nie chodziło w ogóle o wygląd, bo to było coś o wiele głębszego, a my sobie to upraszczamy i sprowadzamy to po prostu do chęci dorównania właśnie jakimś wzorcom. I zastanawiam się, czy osoby, które chorują lub
no chorują to jest chyba słowo, którego trzeba używać. Nie, tak. ma co się, nie ma co jakby próbować szukać zamienników. Czy one są świadome tego, co się z nimi dzieje? Czy one myślą, że rzeczywiście dążą do idealnej sylwetki? Czy one wiedzą, że tam chodzi o coś innego? Czy nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi w, tak. tym pytaniu? Tak, rozumiem. No rzeczywiście to jest bardzo indywidualna kwestia i to też zależy na przykład od tego, jak długo już chorujemy, bo rzeczywiście często na początku takiej choroby, no właśnie, nie bójmy się tego słowa choroba, na początku choroby rzeczywiście możemy sobie tak nawet wmawiać, że okej, chcę coś zmienić w swoim wyglądzie, w swoim życiu, zacznę się lepiej odżywiać. I wtedy sobie tak nawet właśnie koloryzujemy to trochę, że przecież robię dobrze, mhm. że przecież tak też naokoło słyszę takie głosy, żeby jeść zdrowo, żeby nie jeść za dużo i tak dalej, i tak dalej. I jest masa tych wszystkich wytycznych, którymi możemy podążać. No właśnie, i dopiero czasami dopiero, gdy pojawi się taka reakcja z zewnątrz, gdy ktoś z zewnątrz na przykład zareaguje, że o, widzę, że bardzo, bardzo schudłeś, czy coś się dzieje, to wtedy może pojawić się taka refleksja, okej, rzeczywiście może coś się dzieje. No tylko też pytanie, jak często spotykamy na swojej drodze takich ludzi, którzy rzeczywiście z taką empatią zareagują, którzy mają też taką wiedzę, że coś może być nie tak, którzy się zaniepokoją naszym stanem, bo tak jak właśnie mówiłaś, często jeszcze w społeczeństwie zrzucenie jakichś kilogramów jest uważane za fajne, za dobre, że dbasz o siebie i ludzie nie identyfikują tego z czymś niepokojącym. No a oprócz właśnie gdzieś tam tej mniejszej tego zrzucenia kilogramów, no to musimy pamiętać, że właśnie, że zaburzenia odżywiania to nie tylko kwestia wyglądu czy wagi i chociażby bulimia czy tak zwany binge eating disorder, czyli zaburzenia z napadami objadania się, no to często są to choroby, w których nie widać zmiany wagi, albo może być ta zmiana w drugą stronę, że osoby nabierają jakichś kilogramów. I tutaj w ogóle ten wygląd zewnętrzny wtedy nie jest żadnym sygnałem, że coś dzieje się nie tak. Więc taka obserwacja jakiejś bardziej uważnej, empatycznej osoby no naprawdę mogłaby wtedy uratować chorą osobę, że na przykład o, widzę, że ostatnio, nie wiem, izolujesz się, nie wychodzisz na spotkania ze znajomymi, nie wiem, unikasz zajęć w szkole, czy coś się dzieje, czy chcesz o tym porozmawiać. Bo to może być naprawdę taką postawą, możemy czasami uratować komuś życie i możemy pokazać, że jesteśmy obok, że nam zależy, że dbamy o naszych bliskich i osoba chora może poczuć taką refleksję, że okej, rzeczywiście nie jest dobrze. Rzeczywiście może czas coś z tym zrobić, że te moje zachowania, objawy są niebezpieczne dla mnie. Tak, nie jest dobrze, ale też jestem w bezpiecznym miejscu, gdzie druga strona mnie wysłucha, a mnie nie obwini. Nie będzie to zarzut. Mam wrażenie, że zazwyczaj właśnie przez brak wiedzy my atakujemy osoby chore i nie rozumiemy, czemu się tak zachowują i na przykład operując po tej tylko powierzchniowej stronie, tak, czyli właśnie wygląd i jedzenie, widząc, że ktoś schudł, chcemy tę osobę nakarmić. Pytamy się, czemu nie jesz więcej, jedz więcej, nie zdając sobie sprawy, że tu chodzi o coś znacznie, znacznie głębszego i myślę, że przez to właśnie osoby chore czują się jeszcze gorzej ze sobą, bo wiedzą, że nie zadowalają swojego otoczenia, że są w jakiś sposób, no właśnie nie realizują się jako, nie wiem, córka, partner, przyjaciółka. I chyba jeszcze trudniej jest wtedy zadbać o siebie i przyznać się przed sobą, że coś jest nie tak, kiedy druga strona właśnie nie wykazuje tej empatycznej postawy, o której mówisz. No bo jeżeli ktoś przychodzi do nas i jest gotowy być przy nas, pomóc nam, to my wiemy, że możemy teraz się
trochę rozgościć w tej przestrzeni i zastanowić się, co mogło pójść nie tak, bo ktoś po prostu przy nas trwa, bo wie, że coś nam dolega, że jesteśmy zagrożeni, a nie, że znowu zrobiliśmy coś źle. Więc myślę, że to wsparcie jest tutaj, myślę, kluczowe, bo pytanie brzmi, czy da się właśnie komuś pomóc, czy można kogoś naprowadzić, czy można realnie wpłynąć na to, że osoba, która wypiera to, że coś jest z nią nie tak w kontekście takim, że jest chora, czy rzeczywiście możemy liczyć na to, że nam się uda tę osobę wesprzeć? Mm-hmm. No to jest takie też częste pytanie bliskich osób, które widzą, jak ktoś cierpi, czy ja mogę coś zrobić, czy ja mogę jakoś pomóc. Na pewno musimy pamiętać o tym, że taka decyzja o pójściu na terapię czy pójściu do psychiatry należy tylko i wyłącznie do tej chorej osoby. Też każdy specjalista, przyjmując pacjenta, jakby potrzebuje takiej zgody na uczestnictwo, więc jeśli ktoś zapiera rękoma i nogami i mówi, że nie pójdzie, no to raczej nie zaprowadzimy na siłę nikogo do gabinetu terapeutycznego, więc o tym musimy pamiętać. Ale to nie znaczy, że nie ma żadnych szans na działanie, bo na pewno właśnie o tym, co mówiłyśmy przed chwilą, gdy jesteśmy uważni, gdy staramy się mieć taką akceptującą postawę, pełną empatii i takiego zrozumienia, że widzę, jak cierpisz, chcę ci pomóc, albo czasami wręcz może nie nawet takie wyrażanie, że ja chcę ci pomóc, ja tutaj jestem, tylko właśnie nawet zapytanie, bo czasami może okazać się, że taka osoba chora nie dostała w ogóle takiej przestrzeni na to, żeby wyrazić siebie, że nikt jej nie zapytał, że nie było takiego momentu, kiedy ktoś powiedział, usiądź i porozmawiajmy. Więc nawet taka po prostu takie proste pytanie, jak się czujesz, czy coś się dzieje, czy chcesz o tym porozmawiać, to może być już naprawdę duży pierwszy krok, by osoba chora otworzyła się na rozmowę, by może sama ze sobą też przeprowadziła sobie taką rozmowę w głowie, okej, jak ja się rzeczywiście czuję, czy chcę w ogóle o tym porozmawiać. Więc na pewno jako bliscy jesteśmy w stanie dużo zrobić. Chociaż czasem może wydawać się, że jesteśmy bezsilni, że okej, podaję tutaj mojej córce, mojemu synowi jedzenie, a oni nie jedzą. I taki rodzic zastanawia się, że już nic nie mogę zrobić, to na pewno okazując taką po prostu akceptującą postawę, pełną takiej empatycznej po prostu miłości, to czasami może rzeczywiście wymaga to czasu i cierpliwości, ale myślę, że to jest naprawdę tego warte, żeby po prostu trwać w takiej dobrej postawie i dać tej chorej osobie przestrzeń i czas na to, żeby chciała dać sobie pomóc. I też wydaje mi się, że czasami jako osoba, która chce pomóc, nie zdajemy sobie sprawy, ile robimy. To, że ta osoba nam nie odpowie w dojrzały sposób w rozmowie, tak, czuję się w ten sposób i chcę zacząć działać, to wcale nie oznacza, że ona w swojej głowie nie prowadzi tej rozmowy. Może po prostu nie jest gotowa, żeby nam to powiedzieć. Więc to super, że mówisz, że warto próbować, nawet jeśli nie ma tej informacji zwrotnej, bo takie działanie i taka postawa zawsze zaplusuje w jakimś nawet minimalnym stopniu. No i pewnie cierpliwość jest też tutaj tym elementem, o którym trzeba pamiętać, ale powiedziałaś, że problemem zaburzeń odżywiania w kontekście diagnozy i leczenia jest właśnie to, że nie mamy skutecznych metod, że nie mamy potwierdzonych rezultatów. Myślę sobie tak zupełnie spontanicznie, że to może też zniechęcać badaczy. Może dlatego nie było aż tylu badań i nie ma aż tak wielu publikacji, edukacji na temat zaburzeń odżywiania, bo łatwiej jest pokazywać sukcesy i skuteczne leki czy właśnie jakieś metody terapeutyczne. Ale z czego to wynika, że tak trudno jest to wyleczyć? Czy wiemy, z czego to wynika? I dlaczego te nawroty, o których powiedziałaś, czy utrzymywanie zaburzeń relacji z jedzeniem jest tak powszechne? Mhm.
No, ja myślę, że właśnie problem polega na tym, że nie wiemy ciągle, dlaczego tak jest, dlaczego nie znajdujemy skutecznych metod. Gdyby pewnie naukowcy wiedzieli, to jakoś przyspieszyliby ten proces. Jakby są naprawdę przeróżne metody wypróbowywane, czy teraz coraz częściej mówi się o takich metodach pracy właśnie z ciałem, czy jakichś metodach opartych na uważności. Teraz bardzo popularne są też wszystkie metody pracy z traumą, bo właśnie tak jak już tutaj wspominałam, często zaburzenia odżywiania wynikają z jakichś nieprzepracowanych traum, więc mamy takie metody jak EMDR, które, czy brain spotting, które coraz częściej są wykorzystywane do pracy z traumą. To są też takie metody, które nie wymagają zbyt dużo rozmów, takich dyskusji na temat problemów, a raczej polegają na takim przetwarzaniu tych wspomnień w naszej głowie, w naszym mózgu. Więc naprawdę dużo różnych sposobów jest testowanych. No ale tutaj kolejny raz powtórzę, że to są takie kwestie mocno indywidualne. Więc jeśli na przykład chorujemy i nie wiem, uczestniczyliśmy na przykład w terapii psychodynamicznej, to jest tylko przykład, i doświadczamy, no na przykład widzimy, że nie ma poprawy, albo nawet, że jest jeszcze gorzej, bo tak też może być, to nie bójmy się mówić wprost terapeucie o tym wszystkim i nie bójmy się szukać innych metod, bo to nie znaczy, że nasza choroba jest nieuleczalna, że już koniec i tylko położę się na łóżku i będę czekać. Tylko miejmy taką właśnie przestrzeń, żeby zmienić metodę na przykład, zmienić terapeutę, żeby zgłosić się do psychiatry, bo też jakby można powiedzieć, że nie ma leków na zaburzenia odżywiania, ale psychiatrzy mają swoje metody, gdy poznają przypadek, na dobór leków, które, bo może się na przykład okazać, że chorujemy na zaburzenia odżywiania, na przykład na bulimię, ale mamy też choroby współwystępujące, jak na przykład depresję albo jakieś silne zaburzenia lękowe. I tutaj już wtedy leki mogą się przydać i mogą wyciszyć te objawy, na przykład lękowe. I wtedy może się okazać, że łatwiej będzie pracować nad objawami zaburzeń odżywiania. Więc to wszystko jest bardzo złożone. Ale jak ja o tym myślę, to uważam, że nie powinniśmy się bać, jakby szukać różnych rozwiązań, bo jest ich naprawdę teraz dużo. Ale też skoro mówisz o tym, że ta relacja z jedzeniem i bezpośrednie nasze zachowania związane z jedzeniem są trochę skutkiem ubocznym poniekąd naszego stanu emocjonalnego, to myślę sobie, że nawet jeżeli mamy z tyłu głowy to, że to może do nas wrócić, że te zachowania mogą nam się przypominać w różnych sytuacjach, to chyba zadbanie o taki swój dobrostan psychiczny i cały czas nawigowanie po prostu tego zdrowia psychicznego, naszego stanu emocjonalnego może dać nam takie wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa, że my sobie z tym poradzimy. To jest trochę tak jak przeróżne inne zachowania, które mamy w swoim życiu. Kiedy mamy gorszy czas, pewnie łatwiej nam będzie, nie wiem, z kosmosu przykład, pokłócić się z bliską osobą, bo jesteśmy przemęczeni, zestresowani, więc możemy wybuchnąć złością, tak? Albo jeżeli mamy jakieś tendencje uzależnieniowe, choć nie chciałabym wchodzić w temat uzależnień, bo też jest to ogromna dziedzina i nie chciałabym tutaj się wykazać jakąś swoją ignorancją, ale też mówimy o tym, że osoby, które były uzależnione, na zawsze poniekąd zostaną i może nie podchodzić do tego w taki sposób, że teraz jesteśmy wsadzeni do szuflady, czy mamy etykietę osoby z zaburzeniami odżywiania, tylko wiedzieć, że mamy takie tendencje, ale jednocześnie mamy też władzę nad tym, żeby się przed tym uchronić. Czy są właśnie takie praktyki, które można zalecić, czy jakieś sposoby na to, żeby po prostu właśnie nawigować to nasze zdrowie psychiczne i żeby ta choroba nie powróciła? Mhm. Z pewnością to, o czym powiedziałaś, czyli takie ogólne dbanie o siebie, o swój dobrostan, bycie przy sobie i gdzieś właśnie taka też odwaga w takim myśleniu, że okej, to było ze mną, to mi się przydarzyło,
ale jestem w stanie iść dalej i właśnie z taką miłością do samego siebie po prostu mogę funkcjonować w sposób zdrowy, dać sobie też taką przestrzeń na to, że mogę. Bo często osoby chorujące na zaburzenia odżywiania nie dają sobie właśnie takiej przestrzeni, że jeszcze będzie normalnie, tylko gdzieś tak są uwikłane tymi zaburzeniami odżywiania i to wydaje się też bardzo jako normalna reakcja, może przecież nawet taka normalna reakcja na nienormalną sytuację, bo rzeczywiście to jest wręcz jakby samo doświadczenie zaburzeń odżywiania może być traumatyczne. Dlatego na pewno, gdy już wychodzimy z takiej choroby, warto jest sobie dać też przestrzeń na to, żeby może dalej na przykład pracować z terapeutą. Już nawet, no właśnie, wtedy już nie na objawach zaburzeń odżywiania, ale na przykład na tym, żeby dalej dbać o swój taki dobrostan, żeby gdzieś mieć jakby takie wsparcie zewnętrzne i po prostu sobie na to pozwolić i też znać swoją taką strukturę, że okej, mam taką delikatną strukturę, mam takie tendencje, ale skoro kiedyś przed chorobą mogłam jeść normalnie, mogłam szanować swoje ciało, no to teraz też mi się to uda, że nie jestem jakby wiecznie skazany teraz na cierpienie, tylko mogę być szczęśliwy. No właśnie, takie też w tej pracy terapeutycznej jest też takie taka nauka od nowa przyzwolenia sobie na szczęście. Piękne. Wspomniałaś jakiś czas temu, że w przypadku zaburzeń odżywiania może tak być, że te początki są takie niewinne, wręcz jesteśmy zachęcani do tego, żeby zmienić swój styl życia i czujemy, że robimy dla siebie coś dobrego, więc tak trochę sobą manipulujemy, można powiedzieć. Czy ty masz zdanie, bo ja mam, nie, śmieję się, po prostu zauważyłam, że jest bardzo wiele, tak jak powiedziałaś, wytycznych odnośnie tego, jak należy żyć zdrowo. I ja wielokrotnie, kiedy słyszę o różnych nowych pomysłach na zdrowy styl życia i na dbanie o siebie, zapala mi się taka lampka, że to dla wielu osób może być coś, co właśnie może striggerować nawrót jakiejś choroby albo jakichś tendencji zaburzonych, jeśli chodzi o relacje z jedzeniem. I dając konkretny przykład, chodzi mi choćby o posty przerywane, czy właśnie jakieś czasowe głodówki, czy o mówienie, że warto jednak zjeść mniej niż więcej, o osoby, które w cudzysłowie chwalą się jak największym, tak najkrótszym oknem żywieniowym. To mówię już o konkretnie właśnie o tym trendzie IF. Czy z twojego punktu widzenia to nadal jest zdrowe, czy jest to jakieś takie niebezpieczeństwo? No więc ja myślę, że jest niebezpieczeństwo niestety, mimo że wiemy, że są to jakieś też metody, które teoretycznie mają zadbać o nasze zdrowie, tak, czy nawet dobre samopoczucie, no to po prostu mam wrażenie, że to nie jest dla każdego i że rzeczywiście osoby, które mają takie tendencje, a jednak gdzieś tam każdy z nas trochę bardziej świadomie lub mniej czuje, na ile jest w stanie właśnie zdrowo podejść do tematu, a na ile może być to dla niego takie niebezpieczne. No i wiemy po prostu, czy... Dobrze, czasami możemy rzeczywiście nie wiedzieć i tutaj wtedy pojawia się problem. Czy jakaś metoda jest dla nas, czy może za bardzo się w tym zatracimy i pójdziemy gdzieś za daleko, za głęboko. Dlatego też chyba fajna jest praca z dietetykiem, a może nawet właśnie bardziej z psychodietetykiem, żeby mieć kogoś, kto nas pokieruje. Tutaj właśnie nawet bardziej myślę o psychodietetykach. Są też osoby, które mają wykształcenie i psychologiczne, i psychodietetyczne jednocześnie, więc tacy specjaliści mogą być naprawdę skuteczni, żeby nie robić zbyt pochopnych ruchów,
żeby nie rzucać się na coś, co jest akurat w trendach, co gdzieś akurat usłyszeliśmy o tym na przykład na Instagramie, tylko może właśnie najpierw skonsultować się ze specjalistą, powiedzieć nawet o swoich obawach, że mam obawy, że to może u mnie pójdzie za daleko, albo że miałam trudną relację z jedzeniem i zastanawiam się, co dalej robić. Więc tak, no myślę, że to mogą być takie triggerujące elementy, szczególnie na przykład dla młodych osób, które gdzieś dopiero wchodzą w taką przestrzeń decydowania o sobie i gdzieś słyszą naokoło, że o, to jest zdrowe, to jest dobre, potem poczujesz się lepiej, a jeszcze nie znają swojego ciała, jeszcze nie znają swoich takich możliwości, nie mają jeszcze takich wypracowanych zasobów. I no tutaj można się, myślę, że w tych wszystkich trendach żywieniowych zatracić. Powiedziałaś o dietetykach, o psychodietetykach. Gdzie polecasz szukać ekspertów, szukać pomocy, szukać doradców, terapeutów, którzy mogą nas jakoś poprowadzić w ogóle, kiedy mamy poczucie, że właśnie potrzebujemy tego dodatkowego wsparcia? Mhm. Myślę, że pierwszy taki etap to być może zastanowienie się, czy ktoś w naszym środowisku nie miał już do czynienia z jakimś właśnie specjalistą i po prostu zapytać, czy byłeś zadowolony z tej osoby, czy ci pomogła. Nie bać się też pytać, bo ludzie często, gdy byli zadowoleni z jakiegoś specjalisty, chcą się nawet tym podzielić, polecić kogoś, więc myślę, że to może być taki pierwszy krok, żeby znaleźć właśnie jakąś właściwą osobę. No i mamy też całą przestrzeń w internecie, gdzie możemy szukać specjalistów. Tutaj czasami też można być przerażonym ilością dostępnych opcji. My też na Szczerej Sferze mamy wyszukiwarkę terapeutów, gdzie i nie tylko terapeutów, też dietetyków i psychodietetyków, gdzie możemy sprawdzić sobie konkretne osoby i znaleźć takiego specjalistę. No i też ja mam wrażenie, że warto tutaj wspomnieć o tym, żeby się nie zniechęcać, bo takie pierwsze konsultacje, no właśnie, są często takimi wstępnymi konsultacjami, gdzie nie jest już przesądzone o tym, że gdy pójdziemy do danej osoby, to już musimy tam zostać na zawsze, podpisujemy jakiś pakt i już nie ma drogi powrotnej, bo zawsze jest możliwość rezygnacji i po prostu szukanie kogoś, kto będzie dla nas odpowiednią osobą, z którą poczujemy się dobrze, jakoś tak bezpiecznie w tej przestrzeni. Dlatego myślę, że warto z taką otwartością szukać. Paulina, na koniec chciałabym poruszyć wątek sezonowy, bo nagrywamy w okresie końca roku i zbliżają się święta i nie ulega wątpliwości, tak przynajmniej wydaje się mi, że ten czas spotkań rodzinnych i uginającego się od jedzenia stołu świątecznego to oczywiście dla dużej grupy osób coś maksymalnie ekscytującego i fantastycznego, ale dla osób, które zmagają się z zaburzeniami odżywienia, to może być bardzo ciężki czas. Czy to jest normalne? Czy to jest okej? Jeśli tak, to co zrobić, żeby przetrwać te święta i czerpać radość z tego czasu i jednocześnie, żeby to jedzenie było tylko dodatkiem? Tak, ten okres świąt i celebracji wokół stołu może być naprawdę bardzo trudny dla wielu osób, które zmagają się właśnie z taką trudną relacją z jedzeniem i myślę, że pierwszym takim etapem jest właśnie przyjęcie tego, taka akceptacja, że okej, to jest dla mnie trudne. I gdy to przyjmiemy, możemy też, oczywiście jeśli mamy takie osoby, zakomunikować to naszym bliskim, że dla mnie to jest trudne, że obawiam się tego, czy mogę na przykład z tego względu nie uczestniczyć na przykład w przygotowywaniu tych posiłków, czy możemy na przykład nie rozmawiać, czy możecie na przykład ze mną nie rozmawiać tyle na ten temat, na temat nie wiem tego, jak, co postawimy na stole, o ilości posiłków, że nie chcę w tym uczestniczyć właśnie z takich i takich powodów. Więc myślę, że takie właśnie uświadomienie sobie tego faktu, że jest mi z tym trudno, a następnie
postawienie takich właśnie zdrowych granic, że okej, nie chcę na przykład w tym uczestniczyć, w przygotowywaniu tych posiłków, ale też potem, no właśnie, gdy już siedzimy przy tym stole, gdy jest na przykład cała rodzina z nami i wszyscy zachwycają się kolejnymi posiłkami, żeby właśnie pamiętać o tych swoich takich zdrowych granicach, że gdy czuję się źle, to mogę wstać od stołu, nie wiem, usiąść gdzieś indziej, pójść z kimś porozmawiać, zająć się czymś innym. No i też taka kwestia tego, że często pojawiają się niestety w takich sytuacjach społecznych czy rodzinnych no trudne wątki, jakieś komentarze, trudne tematy. No i tutaj warto by było, żebyśmy mieli taką gotowość na taką asertywną postawę, gdzie właśnie w taki bezpieczny i taki empatyczny sposób gdzieś stoimy przy tych swoich granicach, albo nawet jeśli to nie my mierzymy się z problemem, to właśnie w taki asertywny sposób możemy towarzyszyć osobie, która gdzieś tam cierpi, jeśli o tym wiemy. I myślę, że tutaj taką skuteczną metodą może być na przykład taka komunikacja otwarta, gdzie rzeczywiście wprost ja myślę, że też nie powinniśmy bać się o tym mówić. I rzeczywiście czasami może być to bardzo niekomfortowe, żeby powiedzieć na przykład babci, cioci czy wujkowi, że okej, ja mam problem taki i taki i oczywiście nikt nie powinien być do tego zmuszany, żeby musieć otwarcie mówić o swoich problemach. Ale chociażby takie metody asertywnej komunikacji jak NVC, to jest porozumienie bez przemocy. Jak ktoś chce więcej może na ten temat poczytać, to odsyłam do pana Marshalla Rosenberga, który jest twórcą tej metody porozumienia bez przemocy. No i on opracował takie metody właśnie asertywnej komunikacji, gdzie mamy taką czteroetapową metodę, gdzie w pierwszym etapie mówimy o faktach, w drugim etapie mówimy o swoich emocjach, o swoich odczuciach. Trzeci krok to wyrażenie jakichś swoich potrzeb, a czwarty to zakomunikowanie konkretnej prośby, czyli na przykład takim przykładem przy tym świątecznym stole może być powiedzenie typu, gdy zmuszasz mnie do zjedzenia tego i tego posiłku, czuję smutek i złość. Mam taką potrzebę, żebyśmy nie rozmawiali tyle o jedzeniu, więc proszę nie poruszajmy już tego tematu, na przykład. To taki spontaniczny przykład. Ale myślę, że naprawdę możemy się zdziwić, że takie metody działają. I właśnie taka pamięć o tym, że okej, będę przy sobie, będę przy tych swoich granicach, zadbam o siebie w te święta czy w tym okresie, no to może naprawdę sprawić, że tak lepiej, szczęśliwiej i bezpieczniej przeżyjemy ten czas. Jakoś ten przykład, który podałaś, tak mnie poruszył, miałam ciarki. Chciałabym, żeby ludzie w ten sposób ze sobą w ogóle rozmawiali w domach i wierzę w to, że kiedy nasza bliska osoba, która nawet do końca nie rozumie tego, co nam jest, słysząc taki komunikat, najzwyczajniej w świecie uszanuje to, że my mamy taką prośbę, nawet jeśli to jest dla niej coś abstrakcyjnego i właśnie tak jak powiedziałam, niezrozumiałego. Powiedz mi, czy gdyby się mogła nas zostawić z takim zdaniem od siebie, gdybyś mogła rozpocząć jakąś powszechną, społeczną edukację, co już robisz oczywiście na profilu, ale gdybyś się mogła właśnie przekazać społeczeństwu jakąś jedną informację dotyczącą zaburzeń odżywiania, coś, co uważasz, że ułatwiłoby nam funkcjonowanie i sprawiłoby, że normalizowanie i też właśnie to zmniejszenie tej ignorancji czy tego tabu związanego z edukacją, związanego z zaburzeniami odżywiania, co by to było? Co byś powiedziała, co byś postawiła jako pierwszy punkt do edukowania społeczeństwa? Może w podręczniku do edukacji o zaburzeniach odżywiania. Ojej, to nie jest wcale takie łatwe pytanie, bo tak sobie myślę, że naprawdę dużo można by było powiedzieć. Możesz powiedzieć kilka, już nie będę taka. Dzięki. No myślę, że warto by było zacząć od tego, żebyśmy
słuchali siebie, swojego ciała, żebyśmy nie bali się być blisko siebie samych, bo to jest ten taki właśnie moment, kiedy możemy usłyszeć, co to ciało do nas mówi, co nasze emocje próbują nam przekazać, jakie sygnały nam dają. No właśnie, i będąc takim otwartym na to, nie tłumiąc tego wszystkiego, co jest w środku, co jest w nas, możemy już zrobić taki pierwszy krok, żeby sobie samemu pomóc. Więc myślę, że to jest taka właśnie podstawa, że będąc gdzieś blisko siebie, będąc otwartym na te swoje emocje, na swoje przeżywanie różnych zdarzeń, możemy naprawdę wyłapywać te trudne momenty i wtedy mieć taką przestrzeń, żeby o siebie zadbać. Piękne. Takie nieoczywiste rozpoczęcie, a tak ważne w wielu kwestiach, myślę, w naszym życiu, żeby w ogóle od tego zacząć. Więc ja tobie, Paulina, bardzo dziękuję za tą wiedzę, którą się podzieliłaś i życzę wszystkiego dobrego w dalszym szerzeniu wiedzy i w kolejnych waszych i twoich projektach. I oczywiście dobrego czasu przy świątecznym stole. Dziękuję ci bardzo, Karolina, za rozmowę. Do usłyszenia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i dziękuję marce Health Labs Care za objęcie nad nim patronatu. Ja korzystam ze suplementów Health Labsu od lat i są to moim zdaniem najlepsze jakościowo produkty na polskim rynku. Jeśli macie ochotę je przetestować, możecie skorzystać z mojego kodu rabatowego Karolina10, dzięki któremu otrzymacie 10% rabatu. Suplementy Health Labs tworzą wybitni eksperci. Oferta jest bardzo szeroka. Macie możliwość skonsultowania swojego wyboru ze specjalistą i, co ważne dla mnie, firma prowadzi działania w sposób bardzo zrównoważony, innowacyjny i z poszanowaniem zasobów planety. Także bardzo, ale to bardzo zachęcam i ja Wam jeszcze jak zawsze przypomnę, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano oraz w każdy pierwszy dzień miesiąca. Możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie, a mnie znajdziecie na co dzień na Instagramie na instagram.com/karolinasobańska. Jeszcze raz wielkie dzięki, do usłyszenia, cześć!